Wykryto rosyjski samolot, który leciał do Kim Jong-una. Czy to początek nowego sojuszu, czy może nowego konfliktu? Unijny kraj finansuje Rosję mimo sankcji. Jakie są motywy i jakie skutki takiej polityki i jak to może dotknąć Polaków? Oszuści podszywają się pod straż graniczną i wyłudzają pieniądze. Jak działa ten przekręt i na co uważać? Arabowie uwielbiają Zakopane. Co tak bardzo ich zachwyca i jakie są korzyści oraz problemy z nimi związane? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co, bez przynudzania od razu, łapka w górę i lecimy. Rosyjski samolot wojskowy odbył niezapowiedzianą podróż do Pjongjangu z wtorku na środę. Kilka dni po głośnej wizycie ministra obrony Siergieja Szojgu i rozmowach z przywódcą Kim Jong-unem, donosi portal NK News. Cel tej tajemniczej wizyty nie jest znany, a rosyjskie i północno-koreańskie media państwowe jeszcze o tym nie informowały. Wydaje się jednak, że ma ona związek z kontynuacją wizyty delegacji Szojgu i ewentualnymi porozumieniami zawartymi z Kimem. Analitycy spekulowali, że obaj mogli zawrzeć umowy dotyczące broni, podczas gdy sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Antony Blinken, ponownie oskarżył Rosję w weekend o desperackie poszukiwanie wsparcia oraz broni w Korei Północnej w celu wykorzystania jej w inwazji na Ukrainę. Samolot jest pasażerskim samolotem VIP, używanym do przewożenia delegacji wojskowych. Biorąc pod uwagę typ samolotu, wizyta raczej nie wiązała się z odbiorem lub dostawą głównych systemów uzbrojenia, choć nie można wykluczyć jakiejś formy transferu towarów lub płatności. Zacznijmy od faktu, że nie jest to pierwsza taka sytuacja pomiędzy tymi dwoma państwami. Parada z okazji 70. rocznicy zakończenia wojny koreańskiej, nazywanej w Korei Północnej Dniem Zwycięstwa, stała się platformą prezentacji nie tylko najnowszej technologii wojskowej, ale też sojuszu właśnie pomiędzy Koreą, Rosją i Chinami. Kim Jong-un wyraził wtedy solidarność z Rosją i Chinami, obiecując dalsze zacieśnianie współpracy strategicznej. Oczywiście nie zabrakło również rosyjskiego ministra obrony, Siergieja Szojgu, który był pierwszym rosyjskim ministrem obrony odwiedzającym Koreę Północną od czasu rozpadu ZSRR, o czymś to chyba świadczy. Dlatego też, gdy Kim Jong-un wyraża pełne poparcie i solidarność z Rosją, to nie jest to pusty gest. Jest to kontynuacja długotrwałej polityki wspierania się nawzajem, która ma swoje korzenie w historii i w kulturze. Korea Północna była jednym z nielicznych państw, które od początku wojny nieustannie głosowały w ONZ na korzyść Rosji i dążyły do zacieśnienia więzi z Kremlem, wspieranie decyzji Putina o inwazji na Ukrainę, przedstawianie jej jako jego posunięcia mającego na celu ochronę suwerenności Rosji. Mimo że Ukraina jest jakby nie było niezależnym państwem uznawanym na arenie międzynarodowej, to tylko jeden z przykładów tej solidarności. No i oto mamy ten sojusz, który nie jest tylko geopolitycznym manewrem, ale wyrazem wspólnych wartości, celów i wspólnej wizji świata. I jest to bardzo niebezpieczne. Świat się zmienia, nowe sojusze i układy rysują się na horyzoncie i to na naszych oczach. Tajemniczy lot rosyjskiego samolotu to tylko mały fragment większej układanki, która może zaważyć o przyszłości naszego świata. Bo pamiętajmy, że Rosja jest obecnie naszym, czyli Zachodu, największym wrogiem i wszyscy się obawiają, czy to przypadkiem nie rozleje się ten konflikt na Ukrainie szerzej, w tym na Polskę, kraje NATO, Unię Europejską. Więc czy na pewno jest to taka neutralna informacja, że więzi pomiędzy Rosją a Koreą Północną, na której czele stoi Kim Jong-un, znany ze swojej nieobliczalności i tego, że rzuca sobie rakietami na lewo i prawo, testuje je co chwilę i nikt z tym nic nie może zrobić, bo ma właśnie sojusz z Rosją i Chinami, czy ich coraz bliższe relacje nie powinny nas niepokoić? Ja, die sind eh schon. Wir sind stolz, dass einer der größten Politiker der Welt hierher gekommen. Über die einzigen.
austriacki kanclerz Karl Nehammer odwiedził Ukrainę krótko po rozpoczęciu wojny w kwietniu 2022 roku i deklarował, że dopóki Ukraińcy umierają, żadne sankcje nie są wystarczające. Teraz, gdy ponad 500 dni później Ukraińcy nadal tracą funkcje życiowe, rośnie złość, szczególnie wśród Brytyjczyków i Amerykanów, na pożytecznych idiotów Putina, jak nazwał Alpejską Republikę renomowany brytyjski dziennik biznesowy The Economist, pisze RND. Jak zauważył The Economist, Austria to kraj Unii Europejskiej, który po cichu, ale także z zyskiem, w dużej mierze trzyma się z dala od walk, powołując się na brak swojego członkostwa w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i samozwańczą rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. Austria do tej pory zaoferowała Ukrainie niewielką pomoc, zwiększyła jednocześnie wymianę handlową z Rosją, podkreślił brytyjski magazyn. Zauważył przy tym, że neutralność Austrii ma wymiar ekonomiczny, ale z korzyścią dla Putina. Obecnie z Wiednia do Rosji płynie więcej pieniędzy za gaz, niż Austria wydała łącznie od początku wojny na pomoc Ukrainie, stwierdził ekonomist. Austria, Rosja, gaz, no i pieniądze. To są słowa, które ostatnio zdominowały nasze informacyjne ekrany, ale co one oznaczają dla Polski i Polaków i jak to wszystko wpływa na naszą rzeczywistość? Przyjrzyjmy się może temu z bliska. Polska jako kraj, który nie tylko sąsiaduje z Ukrainą, ale i aktywnie wspiera ją finansowo, wojskowo, humanitarnie, jest tutaj bardzo mocno zaangażowana. Według ostrożnych szacunków polskie wsparcie dla Ukrainy może mieć wartość nawet około 60 miliardów złotych, co stanowi prawie 2% naszego PKB. Jest to nie tylko gest solidarności, ale również strategiczne posunięcie w obliczu rosnącej agresji Rosji. Ale co właśnie z Austrią? Czy ich współpraca z Rosją oznacza, że stawiają się na... czy stawiają po przegranej stronie? Austria może wydawać się grać tutaj na dwa fronty. Sytuacja jest znacznie bardziej złożona niż prosty przepływ pieniędzy. Można by się pokusić o porównanie tej sytuacji do, nie wiem, gry w szachy, ale to byłoby zbyt proste. To są raczej gry w trzywymiarowe szachy, gdzie ruchy na jednym poziomie wpływają na całą strukturę tej układanki. Austria to nie jedyny gracz na tej planszy. Kirgistan na przykład pomaga w eksporcie objętych sankcjami towarów do Rosji, a USA planują użyć środków ekonomicznych i nałożyć sankcje właśnie na ten kraj. No i to może być kolejny znak ostrzegawczy lub sygnał, że światowy porządek jest coraz bardziej płynny i zmienny niż nam się wydaje, bo do tej pory nam się cały czas wydawało, wpajało się nam, że wszystko jest takie poukładane, stabilne, cywilizacja wschodnia, zachodnia mogą ze sobą współpracować i jest okej, wszystko ładnie, pięknie. A teraz wszystko nagle zaczyna się bardzo dynamicznie zmieniać. Dla Polski te ruchy mają konkretne implikacje. Nasze wsparcie dla Ukrainy, zarówno finansowe, jak i wojskowe, może zostać poddane próbie, jeśli inne kraje będą grały na dwóch frontach. I to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale także stabilności, bezpieczeństwa, czy nawet samej moralnej odpowiedzialności. W przeszłości widzieliśmy podobne sytuacje, gdzie wsparcie jednego kraju prowadziło do nieoczekiwanych konsekwencji w innym regionie. No i nie możemy zapominać o tych lekcjach historii. Musimy być świadomi, że nasze decyzje i nasze ruchy na tej trzywymiarowej szachownicy mają swoje konsekwencje. Następny temat. Panią no, wczorajszym, jednakże rozumiem, że pierwszy klub przełożyła Pani rozmowę do braku czasu, tak? Mhm, tak, tak. Czy mam przyjemność... Cyber Emergency Response Team to działający w strukturach naukowej i akademickiej sieci komputerowej zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci. W środę zespół wydał komunikat, w którym ostrzega przed kolejną metodą działań oszustów. Uwaga! Ostrzegamy, że cyberprzestępcy podszywają się pod Straż Graniczną, poinformował Cyber Emergency Response Team. Zespół uczula na sposób działania oszustów. Dzwonią z nieznanego numeru. W języku angielskim informują, że doszło do podejrzanej aktywności na granicy i grożą wysyłką listu gończego. Czytamy w komunikacie. Co zrobić, jeśli otrzymamy taki telefon? To oszustwo. Należy się rozłączyć i nie oddzwaniać, wyjaśnia Cyber Emergency Response Team. Oszuści wykorzystują fakt, że w ostatnich miesiącach głośno jest o działaniach Straży Granicznej, chociażby w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Cyber Emergency Response Team zwraca uwagę na rosnącą aktywność cyberprzestępców. W ubiegłym roku zespół obsłużył 39 683 incydentów,
a w tym roku poinformował, że tylko do połowy lipca odnotowano ich już ponad 41 tysięcy. Cyberprzestępcy podszywają się zarówno pod instytucje publiczne, jak i pod banki i firmy, a następnie próbują wyłudzić dane lub pieniądze Polaków. Telefonicznie, także zadam trzy pytania, moje są na celu właśnie weryfikację. Podobno wystarczy jeden telefon, żeby zawrzeć umowę, zgodzić się na wiele, a nawet no, oddać swój wirtualny portfel. Telefon to nie tylko środek komunikacji, to też narzędzie, które jeśli jest używane nieumiejętnie, może kosztować nas znacznie więcej niż rachunek za rozmowy. W świecie, gdzie telefony są jak takie przedłużenie naszej ręki, gdzie łatwo nawiązać rozmowę z kimkolwiek na świecie, łatwo też zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jest to pewien paradoks, że im bardziej otwieramy się na świat, tym bardziej stajemy się na ten świat narażeni. No i nie mogę tutaj nie wspomnieć o dodatkowych artykułach, które skłaniają chyba wszystkich do refleksji, że żyjemy w świecie, gdzie każdy może się podszyć pod każdego. I to jest fakt, bo teraz przy wykorzystaniu AI możecie nie tylko całkowicie spreparować osobowość danej osoby, przygotować ją i rozpisać wszystko tak, jak właśnie to ona by to pisała, ale również możecie podszyć się pod jej głos, a coraz częściej i lepiej działają deepfake wideo. No i tutaj można dojść do refleksji i czuć pewną gorycz naszego, z tytułu naszego rozwoju. Oszustwa telefoniczne są wszystkim znane od dawna. Wystarczy jeden telefon, żeby stracić nie tylko zaufanie, ale znacznie więcej. I trzeba zacząć nauczyć się unikać takich zagrożeń w sposób raczej systemowy. Jest tu najważniejsza edukacja, o czym często zapominamy. Następny temat. Polacy są mili. Czujemy się tutaj dobrze. Jesteśmy akceptowani. Uwielbiamy wasz klimat, przyrodę. Nie chodzimy na wycieczki w góry, ale je podziwiamy spacerując po mieście. Mówiła dziennikarce Interi, jedna z napotkanych turystek z zagranicy. Dla gości z takich krajów jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie ceny za hotele, atrakcje i pamiątki nie są żadną barierą. Turyści z Bliskiego Wschodu odwiedzający Zakopane cenią sobie luksus i wygodę, nie zważając przy tym na koszty. Kupują wszystko, co ma napis handmade. Wybierają towary luksusowe. Te tandetne raczej omijają. Oszaleli na punkcie naszych miodów. Kupują je całymi kartonami. Rachunek na 500-600 zł to standard. Wydają dużo pieniędzy, nie targują się, są mili i uprzejmi, powiedział właściciel jednego ze sklepów na Krupówkach. Niezłe zaskoczenie, że Zakopane to miejsce, gdzie góralskie spodnie spotykają się z arabskimi szatami, a oscypek staje się narodowym daniem Kataru. Dlaczego Arabowie pokochali Polskę, przynajmniej tak piszą media? Bo Polska jest jak domowy obiad u babci, wszystko robione ręcznie, z dbałością o szczegóły, no i faktycznie można tam się poczuć fajnie. A może dlatego, że w kraju wielbłądów i naftowych pól podróbka może znaczyć też tyle co luksus. To taka prawdziwa historia Arabów, którzy ponoć oszaleli na punkcie polskiego produktu. No i nie mówimy tutaj o jakimś najnowszym modelu naszej gry, złotych zegarkach czy coś. Mówimy o produktach, które dla nas są po prostu takie najnormalniejsze, jak dla nich pustynia. Ale czy nie jest to tylko zwykła próba promocji regionu zakopiańskiego? Być może. Jeśli byliście ostatnio w Zakopanem, no to napiszcie, czy też się spotkaliście z tłumem zadowolonych Arabów.